No dobra, więc witam w końcu po tej próbie technicznej. Witam was na panelu Ace Attorney, egzorcyzmy, rockmeni i prawnicy. Więc najpierw takie pytanie, czy ktoś tutaj w ogóle przyszedł, ponieważ grał w te gry? O, nice, więc widzę cztery osoby. Czy ktoś tutaj przyszedł, bo oglądał anime wydane w tamtym roku? Nikt nie oglądał anime. Myślałem, że jednak będzie jakaś... Kto oglądał? Okej, no dobra. No dobra, więc w takim wypadku dla ludzi, którzy nie grali, ani nie grali, ani nie oglądali, ani nawet nie wiedzą, o czym to jest, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że właśnie ten panel, w tym panelu zaprezentujemy, bo zachęcę was do tej serii. Okej, no więc zaczynamy. Jest takie krótkie pytanie dla was. Czy wiecie, co to jest domniemanie niewinności? Objection! Okej, domniemanie niewinności to jest zasada w większości systemów prawnych na świecie jest zasada domniemania niewinności. Witamy. Więc zasada domniemania niewinności polega na tym, że jeśli jesteś oskarżony o coś, no to zadaniem sądu jest udowodnienie ci, że ty tego nie zrobiłeś. Że ty to zrobiłeś. Jednakże jest tak w większości krajów w Ameryce, w większości krajów Europy, ale nie w Japonii. W Japonii jest odwrotnie. Jest do mnie niebanie widy. Jeśli zostałeś oskarżony, no to ty sobie pracuj, ty sobie udowodnij, że ty na przykład kogoś nie zabiłeś. Ogólnie jest cała masa różnych historii na temat systemu prawnego. Na przykład Japonia ma 99% z karalności zbrodni. Przez co 95% to są przez przyznanie się do winy. No super. Tylko że to wygląda tak, że na przykład kiedy zostałeś sadzony i zostałeś aresztowany, to może być trzymany przez 23 dni. Przez 10 godzin możesz po prostu być przesłuchiwany non-stop, bez picia, bez żadnego pożywienia, nikt się do tobą nie przywitał, po prostu wiecie, co mi goście ciebie pytają. Może dojść do przemocy fizycznej, więc no, przyznanie się do winy przy takim procesie, to przy takich warunkach to nic dziwnego. A dlaczego o tym i... Hold it! Nie ma muzyki, kurwa. Dobra, chuj. Dobra. Nie ma dźwięku, no trudno. A więc hold it, powiecie. Ale co to w ogóle ma wspólnego z Ace Attorney? Przyszedłem na panel o, kurde, jakichś prawnikach, egzorcystach, co tam, czy coś tam. Ale dlaczego, co to w ogóle ma wspólnego z tym? Ogólnie Ace Attorney jest w pewnym sensie parodią tego wszystkiego. Jest osadzony, który właśnie, okej, więc czas akcji. Ace Attorney jest osadzone w niedalekiej przyszłości roku 2016. Gra wyszła w 2001, więc wtedy to była jeszcze niedaleka przyszłość. A więc Japonia roku 2016, no trochę jest przerąbane. Jest ogromna fala zbrodni, która... Jest ogromna fala zbrodni, która po prostu dewastuje całe miasto, całą Japonię. Aby zaradzić temu, wprowadzone są drastyczne środki. 78-godzinne sprawy. Jesteś aresztowany, sąd ma 3 dni, żeby orzec wynik. Rzeczy się dzieją dantejskie, po prostu adwokaci, prokuratorzy robią sobie co chcą. Powszują dowody, wymuszają zeznania, takie to naprawdę tragiczne rzeczy, ale najgorszą rzeczą, jaką oni robią, to jest ich styl ubierania. Mamy hrabiego Drakulę. Jego córkę Sadomaso. Cyklopa z X-Menów. Dante z Devil May Cry. Człowieka z Kungsa. Okej, okay. Więc... Mógłbyś pokazać szybko? A, tak. A więc, żeby sprzeciwić się temu brutalnemu systemowi, uniewinnić niesłusznie oskarżonych, może to zrobić tylko jedna osoba. Jest Sonic? A nie, jednak to jest Phoenix Wright. I pomimo swojego wyjątkowo szczególnego
upodobania fryzury. Gościu jest w sumie naprawdę spoko typem. Dopiero co skończył studia prawnicze, ponieważ chciał pomagać właśnie ludziom i jest sądzie oskarżony. Od razu na pierwszą robotę bierze, że obronę swojego przyjaciela, który zostaje oskarżony o morderstwo, pomaga mu w tym jego cytata mentorka Mia Fey. Ogólnie wszystko kończy się super, udaje mi się uratować wszystko, tylko jego facet zostaje uniewinniony, a nagle dzieje się tragedia. Kolejne morderstwo. I ginie mentorka. Phoenix. Okej, okay. No dalej. Phoenix znajduje właśnie ciało swojej mentorki obok niej znajduje się jego płacząca siostra. Jej płacząca siostra. Policja w genialnym ruchu znajduje, że została tutaj kartka po prostu zamalowanym imieniem Mai tutaj właśnie. W krwi właśnie zabitej. Policja stwierdza sobie, okej, jest twoje imię zamalowane krwią. Case closed, let's get drunk. Jesteś, to ty to zrobiłaś. I prawa się robić gorsza, ponieważ wszyscy adwokaci w Japonii stwierdzają, że ta sprawa jest zbyt trudna, ponieważ wziął się za to jeden z najgorszych skurdrani irańskich prokuratorów w całej Japonii. Gościu, który słucha Linkin Parku, ma mroczną przeszłość i skrzywdzone uczucia. Taki potężny edgelord. I jak my wiemy tego edgelorda? A więc, możesz pokazać tutaj? Okej, ale mówię o tym, jak wygląda w ogóle cała jak wygląda właśnie uniwersum, a jak to się w ogóle gra. Bo Ace Attorney to jest seria gier przygodówkowych, zaczynająca się właśnie w 2001 roku. Pierwsza część wyszła na Game Boy Advance, ale tylko w Japonii. I po następnej części zaczęły wychodzić do konsoli Nintendo DS. Okej, więc rozgrywka dzieje się na dwa etapy. Mamy ten etap, w którym po prostu przeszukujemy miejsca z broni, znajdujemy naszym celem jest znalezienie dowodów, przesłuchanie świadków, możemy prezentować im dowody, może oni podadą nam jakąś dodatkowe informacje. I to jest ogólnie sekcja rozgrywki, która jest jedną z tych mniej interesujących, bo jednak to jest taka zwykła mniej więcej przygodówka point and click. Ale rzecz, która właśnie wyróżnia Ace Attorney, to są właśnie rozprawy. W czasie rozprawy mamy przeprezentowanych na przykład jakiegoś świadka. Ten świadek przedaje nam swoją właśnie wersję wydarzeń. I na przykład ten nasz kochany detektyw stwierdził sobie, że na pewno napisała ona imię zabójcy na po prostu tej kartce, zanim umarła z powodu straty krwi. Ale tutaj mamy sobie taki przykład, że no kurde, według wyniku sekcji zwrot śmierć była natychmiastowa. No to jak ona to niby napisała? I wtedy właśnie wykrzykuje słowietne OBJECTION! Które zakrywa cały ekran w ogóle i są dramatyczne linie. I co tam? I wtedy właśnie, ale prokurator nie daje ci tak łatwo. I po prostu dalej z tobą walczy. Więc no kurczę, dobrze zauważyłeś to, że w wyniku sekcji zwłok ona już była martwa. Szkoda by było, jakby ktoś by zaupdate'ował wyniki sekcji zwłok. Edgeworth. Okej, więc cała seria, więc sprawy są stanowicie dramatyczne, wypełnione po prostu epickimi okrzykami, oni się kłócą ze sobą, drą się na siebie, wie. Próbują udowodnić swojej racji i żaden z nich nie daje za wygraną. I to się naprawdę robi ekscytujące, ponieważ
Mogłeś pokazać szybko? Okej. Okay. Okej, okay, dobra. To się robi naprawdę ekscytujące, ponieważ właśnie dzięki temu, że to ty musisz właśnie poszukiwać, znajdować te takie małe rzeczy w tych dowodach, znajdować właśnie te niekonsekwencje w tych ich zeznaniach. Ale wtedy, kiedy w końcu udaje ci się udowodnić, że znaleźć ten ostatni dowód, który udowania, to jest po prostu jedno z najfajniejszych uczuć, jakie możesz mieć w grach. Teraz zobaczymy, czy... Mogę? Mieliśmy tutaj cały montaż zrobiony. Ale dobra. Po prostu, ale mniej więcej tam jest takie uczucie. Widzicie? Po prostu... Dalej. Wszystko wyszło. Wszystko wyszło, dokładnie. Dobra, dalej. Dodatkowo, jako satysfakcję masz po prostu miny wszystkich świadków oraz prokuratorów, którzy po prostu zrzędnie minę, kiedy w końcu już zostanie udowodnione, że oni nie mieli racji. Mamy tutaj właśnie tego pierwszego gościa, który zabił właśnie tą dziewczynę, tego przyjaciela, który rzuca z ciebie tupetem. Mamy gościa, który bawił się za paliczką i sobie spala twarz. No i mamy prokuratora typowo po przegraniu z Feniksem. Masz szybko? Okej. Okay. I to jest mniej więcej tyle, jeśli chodzi o rozgrywkę. Bo o ile oczywiście są dodawane z czasem, z każdą odsłoną serii, są dodawane jakieś super prawnicze moce, jak mistyczne wyczuwanie kłamstw, albo zauważanie tików nerwowych u świadków, albo po prostu zwykła logika. Dalej, właśnie co tam było? Okej, okay, dobra, cofnij. Ale i o ile faktycznie nie ma różnorodności, jeśli chodzi o rozgrywkę, bo jednak te wszystkie zdolności są w dużej mierze bardzo sytuacyjne i używane tylko wtedy, kiedy fabuła ich potrzebuje, to akurat co spowoduje, że uniwersum Ace Attorney jest na tyle ciekawe, to po prostu to świat, który jest tam przedstawiony i to, jak zwariowany on jest. No bo w jakiej innej grze usłyszycie tekst "Wysoki sądzie, ja chcę przesłuchać papugę"? Albo "to jest jeden z twoich klientów". Tu. Po prostu uniwersum Ace Attorney wszyscy są po prostu porobani na jakiś konkretnym funkcie. I na przykład tak wygląda konkurs cukiernictwa w Ace Attorney. Ten statek jest z czekolady, a ten zamek jest z lukru. To jest mniej więcej członek. Jeszcze dalej? Co tam było dalej? Tak. I mamy też ludzi tak zaangażowanych w swoją pracę jak gościu, który prowadzi standa z ramenem. I po prostu postanowił sobie, że to jest dobry pomysł, że nałoży sobie miskę z ramenem na głowę. Ale jeśli myślicie, że to jest dziwny wybór, jeśli chodzi o fryzurę, to co powiecie do tego gościa? Poznajcie Face Shark Man. Panel jest cenzurowany. Szybko? Co tam było? Okej. Okay. Ace Attorney jest na tyle żartobliwą serią, że po prostu każda imię postaci ma jakiś żart słowny. I to też jest w wersji japońskiej, ale także tłumaczy nie daje ciała i oczywiście starali się jak mogli. Na przykład gościu, który zabił żonę, zabił dziewczynę, swojego przyjaciela, nazywa się Frank Saed. Jest twoim pierwszym świadkiem. I jego imię zostało zrobione. Jego imię istnieje tylko po to, żeby Phoenix mógł mu powiedzieć: jesteś Frank Saed? Raczej Frank did it. Poza tym mamy gościa, który pracuje w akwarium, z orką, który jest czarny i lubi rapować. Jego imię to Maron Rhymes. Adam, jeszcze mamy starszą panią, której wiek jest opisany jako dwa znaki zapytania, której imię to Wendy Oldbuck. Przy okazji, pani Wendy bardzo lubi Edgeworda. Sam zainteresowany nie jest specjalnie z tego zadowolony. Ace Attorney także tłumaczy też nie dali ciała, tam gdzie nie dali przetłumaczyć jakichś żartów, stali po prostu nawiązanie do popkultury. Mamy Sharknado, 50 Shades of Grey, Metal Gear Solid i to jest Sparta.
Ten mem był jeszcze ważny, był jeszcze relevant, kiedy grę wychodziły. No dobrze, a więc tłumaczę, o ile tutaj dobrze sobie poradzili z tłumaczeniem żartów i z nadawaniem imion postaci, zrobili taką rzecz. Tutaj mamy wszystkie osłony serii ponumerowane. Wszystko jest ładnie, 1, 2, 3, 4. Tutaj mamy spin-offy, one też mają własne numerki. A to jest... Ale z jakiegoś powodu postanowi, że każda część będzie po prostu miała podtytuł. I teraz wszystkie tytuły są zrandomizowane. Powiedzcie mi, który z nich jest pierwszą częścią. Okej. Okay. Więc ogólnie tutaj mamy listę po prostu wszystkich gier, które wyszły poza Japonią. I tutaj są ten. I myślisz sobie, okej, no to jeśli są z Feniksem, to wszystkie gry z Feniksem są po kolei. Nie. Ponieważ w czwartej części Capcom stwierdził, że zrobią mały reboot, stają haksy trochę tam 10 lat później i stają nowego protagonistę, ale ludzie nie mają pewną jedną cechę. Nie lubią zmian. Więc patrzcie na niego, on ma kupioną fryzurę. No jak on może być, ja nie mogę znieść tego kija protagonisty. Więc Capcom się trochę wnerwił, trochę nie widział co zrobić. Po prostu zaczął po prostu stawiać Feniksa gdziekolwiek, żeby zobaczyć, czy fajnie jeszcze to kupią. Wstawili go do Marvel vs. Capcom 3, zrobili z nim pełnometrażowy film. Tak przy okazji, tak zrobili Reda White'a. Close enough. No i także zaczęli wypuszczać po prostu spin-offy z naszym Edgelordem. Inną rzeczą, którą zrobili źle przy tłumaczeniu gier, to, że o ile pierwsza część miała być oryginalnie przetłumaczona z języka japońskiego na angielski, dlatego poprosili twórcę, żeby on ogólnie sobie odpuścił, ograniczył nawiązanie do popkultury japońskiej. I tak oto udało, i kiedy w końcu gra, i ogólnie pierwsza gra nie wyszła, wyszła w 2001 i nie została przetłumaczona. Więc Shute Gumi stwierdził, dobra, no to po prostu będzie w Japonii, nie ma problemu. Po prostu będzie osadzona w Japonii. Ale w końcu pierwsza część wyszła w Ameryce i postanowili, że no dobra, skoro nie ma za dużo nawiązań, to przerobimy to sobie. Wszystko osadzimy w Los Angeles, będzie Hollywood, będzie hotel nawiązający do Watergate. A potem mam i jeszcze miłość, uwielbienie Mai wobec ramenu przerobili na miłość wobec Ubererów. Tylko jak powiedziałem, Shute Gumi ograniczał się tylko w pierwszej części. Typowe przedmieścia Los Angeles. Typowy japoński burger. Jedz swoje burgery, Apollo. No wszystko to się dzieje najwyraźniej po prostu w alternatywnej rzeczywistości. W Japanifornii, w Los Tokyo Angeles. Yes. Ogólnie to jest strasznie skomplikowana kwestia, no bo ogólnie oficjalne wytłumaczenie jest takie, że uniwersum Ace Attorney dzieje się w alternatywnej rzeczywistości, w której nie było w ogóle szykanowania Japończyków po II wojnie światowej. I oni się tam osadzili i stąd przynieśli swoją kulturę. Tylko, kurde, jeśli nie ma szykanowania Japończyków, to nie było pewnie Pearl Harbor. Jeśli nie było Pearl Harbor, nie było II wojny światowej zapewne. Jak wygląda w ogóle to uniwersum? Akurat mieliśmy ostatnio, w najnowszych częściach, mieliśmy grę osadzone w przeszłości, kiedy gramy jako przodek Feniksa. I problem jest taki, że to jest Sherlock Holmes. Sherlock Holmes jest po prostu fajtłapą, który wybija się na wiedzy i ogarnięciu innych osób. Ale żeby pokazać, jak bardzo porąbane jest to uniwersum, to jest jego Watson. Okej. No dobra, no to w takim wypadku to jest w sumie to, co my przygotowaliśmy, jeśli chodzi o ten panel. Czy ktoś ma jeszcze jakieś pytania, jakieś uwagi, które chciałby wspomnieć? No dobrze.
Więc w takim wypadku, żeby szybko tylko nadgonić ludzi, bo jak widzieliście, chronologia jest po prostu porąbana, jeśli chodzi o wydawanie tych gier, to jak mniej więcej w to, te gry zacząć grać? Jeśli ktoś oczywiście chce. W takim wypadku jest możliwość, żeby na przykład odpalić sobie Ace Attorney Trilogy HD na iOS-y oraz Androidy. Ale Androidy tylko w Japonii, bo pieniądze. Więc jeśli ktoś chce, to nie ma iOS-a, no to trochę słabo. Za to czwartą część, Soft Reboot, można grać bez znajomości poprzedniej części i na Apple Store, i na Google Play, tak samo jak kolejna część w chronologii i może kiedyś Spirit of Justice, czyli szósta część, ale no to się zobaczymy. Poza tym, no najlepszą opcją, żeby grać ogólnie w Ace Attorney jest po prostu posiadać 3DS-a, bo nie dość, że właśnie odpalisz sobie Ace Attorney Trilogy, to w tym tygodniu na Nintendo Direct został zapowiedziany właśnie remake HD Apollo Justice. Gry, które zostały wydane normalnie na 3DS-a, czyli Dual Destinies oraz Spirit of Justice. Także spin-off z Daytonem oraz cała masa gier, które... i oraz te gry, które nie wyszły u nas. Plus, jako że 3DS jest backward compatible, to można odpalić też spin-offy z Edgeworthem. Więc pamiętajcie, prawdziwi prawnicy nigdy nie będą tak zarąbiści jak to. Dziękuję Wam za przybycie na mój panel. Mam nadzieję, że Wam się podobało.